Pani marszałek, panie i panowie senatorowie, mam pytanie do pana senatora, pana przewodniczącego Aleksandra Pocieja. Czym poza podległością służbową pod innych ministrów różnią się dwie służby mundurowe, czyli Krajowa Administracja Skarbowa i Służba Więzienna, no, które mają mniej korzystne regulacje wynikające z różnych pragmatyk służbowych? Czy są w związku z tym jakieś formalne przesłanki, które by były podstawą do różnicowania tych służb? Panie senatorze, ja takich różnic nie widzę. Zresztą z naszej dyskusji i z wystąpienia przedstawiciela NSZZ, funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa, no, wynikało po pierwsze, iż zostały podpisane z nadzorującym te służby ministrem sprawiedliwości i to już jakiś czas temu, z tego co mówił przewodniczący, że zostały podpisane odpowiednie porozumienia. I stąd było wyrażone zdziwienie przez pana przewodniczącego, że nie są, że służba więzienna nie jest objęta zapisami tej ustawy. Odpowiedź pana ministra Wąsika, również jeżeli chodzi, a zwłaszcza jeżeli chodziło o Krajową Administrację Skarbową, była taka, iż co prawda w trakcie uzgodnień rządowych na pewnym etapie prac była mowa o tym, żeby objąć Krajową Administrację Skarbową również tymi zapisami, ale po pierwsze, że zostało to zbyt późno, na zbyt późnym etapie postawione, a po drugie, że stawiają, no, że postawili, nadzorującymi Krajową Administrację Skarbową jest Ministerstwo Finansów, no i że po prostu Ministerstwo Finansów się w tym zakresie spóźniło. Natomiast generalnie, no tutaj mamy służbę więzienną, która jest nadzorowana z kolei przez ministra sprawiedliwości, czyli też nie podlega ministrowi spraw wewnętrznych. Natomiast wydawałoby się z dyskusji, która potem wyniknęła pomiędzy przewodniczącym Związku Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, no, że te służby tak naprawdę oprócz podmiotu nadzorującego, no, niczym się nie różnią. Również pan minister dodał, że ten pomysł jest, powiedzmy sobie, w jakimś sensie eksperymentem, który ma pokazać, czy te rozwiązania będą dobre i sprawdzą się w niektórych służbach, no a w pozostałych ewentualnie, że to jest przyszłość, ale nie na tym etapie. No i taka była dyskusja. Dziękuję bardzo.